Tak się kupuje motocykle. Siema, siema. Dzisiaj kolejny piękny dzień. Jedziemy po motocykl. Ale tu bajzel. Leje deszcz. Lecimy busem do handlarza po motocykl. A motocykl dla Klaudii, mam jej nie pokazywać. Ale nie brzuchów, to że w jej górę. Dobra. Klaudia się zdecydowała na zakup motocykla. Nie wiem, czy się cieszy, czy się nie cieszy. Chyba się nie cieszy, ale... Ale to tak wiecie. Na pewno się cieszy, tylko tego nie pokazuje. Nie mogę handlarza nagrywać, bo nie chciał. Ale spoko. Sprawdzimy. Kasę masz? Najważniejsze. I tak jak zawsze wam powtarzam, idea taka, nieważne czym, byle dwa koła były. Nie wiem, czy was zaskoczymy tym zakupem, czy nie. No jak ciekawe, jak Klaudia może kupić motocykl? Ja wiem, ale wam nie powiem. Zobaczycie na miejscu. Nie puknę tam w nic? A ja nie widzę nic, nie. Dobra. Się wylepię. Bo się zgoni na kogoś. Najazd mamy. Sprawdzimy, czy pali, tak? Widzę, że ty wystraszona jesteś. A w ogóle jakie przeznaczenie tego motocykla będzie, jakbyś mogła powiedzieć? Co będziesz nim robić? No jeździć. Ale czy będziesz próbować więcej, czy tam co, jeździć po prostym, po asfalcie, po polu, gdzie? Jeszcze muszę się namyślić, nie wiem, z kupą może. Aha, z kupą. O, też dobra opcja jest. Lecimy na obwodnicę z kupą. A słuchaj, a będziesz chciała się na kółku uczyć? A czy to się da na tym, na kółku uczyć? Nie wiem, no spróbujemy, no na pewno. Nie, ja się jeszcze trochę porzucić, co nie chcę. No ale to daleko nie polecisz. Ja na MRF-ce, no to jak poleciałem, to daleko nie poleciałem, nie? No. No. A ty wiesz w ogóle, jak on wygląda, ten motocykl? Nie. Nie wiesz? Nie do końca, nie? No. Tak. No to, a dlaczego tak w ciemno kupujesz? Bo to taka niespodzianka będzie, nie? Na miejscu. Aha. No a jak ci się nie spodoba, to nie kupisz? Kupię. Aha. Motor jak motor. Aha. No ja to jestem sam ciekawy, co ty tu wymyśliłaś. Kuba to się pewnie ucieszy, co? Będzie z mamusią jeździć. No, a ja lubię takie dni, wiesz, jak się jedzie po coś. Ja wiem. No. Trochę trzeba będzie tam go posprawdzać. No może nie za dużo, bo to jeszcze pewno ceny nie zdradzisz, co? Za ile kupujesz? A czy to ważne tak? No mi się wydaje, że ważne, bo wiesz, chodzi o to, niskobudżetowy sprzęt na dwóch kołach, nie? Do nauki, czy nie wiem, no, do przemieszczania się, no nie wiem, bo zarejestrować go nie będzie można, na pewno. Na pewno. Na pewno. To nie wiem, będziesz bokami jeździć. Po chodniku. Po chodniku, no, o właśnie, ścieżką rowerową.
ale też pogoda, to nawet nie przetestujemy go. Nie, no nie, nie. Dopiero na miejscu. No. To jutro przestanie padać, to pewno pierwsza jazda, to ci kask pożyczę. A ja mam ten, kupię. No to musisz go zabrać jutro, bo jak nie, to ci muszę mój dać. No i zaczęło się. Teraz wszyscy będą mieli dwa koła. No i dobrze, i tak ma być. To lepiej piszcie już teraz, na etapie teraz filmiku, na tym etapie właśnie, co obstawiacie, co to będzie. Może jak ktoś zgadnie, tak szybko, bardzo szybko, w trzeciej minucie filmiku, czy w drugiej, to może jakieś nagrody będą, nie wiem, zobaczymy. Czyli tak, ja nie wiem nic, Klaudia wie, po co jedzie, spoko, roko. Ważne, że ma dwa koła, silnik i będzie to zasuwało. A chociaż wiesz, czy to jest automat, czy co? Co to jest? Automat. Automat? Dobra. Przerywam i jak dojedziemy, będziemy kręcić dalej. Nie, nie będę przerywał. Daleko jeszcze, no? Daleko jeszcze, no. Jeszcze, jeszcze. Klaudia, dam ci wlepę, blegopsa sobie nakleisz na tego skutera. Dobrze. No. I kalendarz. Dobra. Kuba zawsze może ci sprayem przemalować. No. No. No, można sobie porobić po swojemu. No pewnie. Nikt nie powiedział, że musi być czarny. Tylko wiesz, tylko nie powywalaj się nim, nie? Bo to będzie już taki, wiesz... Lepiej zawczasu już kupić tą taśmę klejącą, taką, wiesz, tą srebrną, tą... Izolację. Nie, tą zbrojoną, nie? Żeby go tam kleić, nie? To mówię ci, to jest wieczne, to będzie ci jeździć ciągle, nie? Dopóki nie wiem, co się z nim nie stanie, nie? Ale wypróbujemy go, zrobimy mu pionizację, weźmiemy go na podnośnik, podniesiemy przednie koło na maksa i zobaczymy, kiedy jest ten przechył, jaki kąt będzie padał, żeby się, wiesz, motocykl wywalił do tyłu. To już dla ciebie sprawdzę, jak będziesz się uczyć na kole. A, ale... No. Będzie dobrze, spoko. Od czegoś trzeba zacząć. No. Nie ma, nie ma. A jak Kuba zobaczy, to co, będzie zazdrosny pewnie, że... Będzie się cieszył, że ktoś będzie z nim jeździł. Tak, no faktycznie. Powiesz, Nara? A może się będzie chciał przejechać? A może będzie chciał się przejechać i ci pokaże, jak to się jeździ. On przetestuje. No gdzie on, to za mały, by nie dosięgnie. No, nie sięgnie. To nie w powietrzu. Ale cię nauczy, nie? No, to na pewno, będzie instruktor jazdy, będzie mi przeprowadzał. No, no. To co, Nara? Nara. Nara. Nara.